Hello. Kurczę, nie wiem jak ten telefon się obsługuje, bo dopiero go kupiłem. Nie wiem jak tu się obraca obraz. Odkopałem po 3,5 roku beczkę z zapasami na trudne czasy. I chciałem po prostu podzielić się, jak to tam przetrwało to wszystko. Tak więc to jest to pomieszczenie, że tak powiem, dziura w ziemi, krzesło. Tam jest beczka. Tu już wyjąłem sporo rzeczy. Generalnie bardzo wilgotno tutaj było. Widać, prawda, grzyby. Wszędzie to tam takie belki całe białe od grzybów. Wieko leży tutaj. Bez uszczelki trzymałem. Ciężko było zamknąć z uszczelką. Okej, no to co na razie widzę, że po prostu tylko. Po prostu pokażę, tak? Co ja to w ogóle miałem? Figi. Figi jakoś tak dziwnie wyglądają. Nie mam pojęcia, co tam się w środku dzieje. A cała reszta wygląda spoko, czyli jakieś tam czekolady, jakieś herbatniki, no trochę konserw. Aż te trochę taki nadymany, ale tylko trochę. Może po prostu zgnieciony. Puszki nie mają żadnych tam wzdęć. Nie mają. Co tu miałem? Podgrzewacze, o takie coś jak oliwki. Wszystko wygląda spoko. Rodzynki, jakieś pestki od dyni. Tu mam medykamenty, suszone rodzynki, chipsy jabłkowe. Co tu jeszcze miałem? Te żurawiny, słonecznik, chusteczki wilgotne, masło orzechowe, dżem. Schodzę teraz na dół. I lecimy dalej. Mam tu dużo wody. Woda przecież jest najważniejsza. No i w sumie resztę puchy. Ale wyciągamy. Wody chyba po terminie, ale czy to ma jakieś znaczenie? Nie wiem. Może i ma, może nie. Nie wiem, co tam jeszcze mam. Nie pamiętam. Absolutnie nie pamiętam. O, proszę bardzo, wspaniałości w oleju. Tylko w oleju chyba kupowałem. Nie wiem czemu, stwierdziłem chyba, że po prostu będzie się dłużej trzymało. Jagody w syropie. No, cukier to się wiadomo, że będzie długo trzymał. Pomidory. Więcej wody. Jeszcze więcej wody. Jeszcze więcej wody. Bałem się, że może myszy mi tutaj się jakoś pieprzą, bo wieko ma plastikowy korek. Aczkolwiek korek tak wisiał w powietrzu, myszy nie potrafią fruwać ani latać. Ale widzę, że tutaj ten grzybek ostro zaatakował i owies. Tak, owies będzie chyba do niczego. Zobaczymy dalej. Olej. Pomidory. Groszek. Kukurydza. Pomidory. Miejsce trzeba zrobić. Jeszcze miałem takie wyjście drugie. Tu jakaś tam ropa. Ze starego auta. Woda. 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 Jeżyny w syropie. Brzoskwinie. Ale będę miał wyżerę. Mleko kokosowe. Na pewno było tu chłodno. O, jakaś dziurka poszła. W czym? W ananasach. Paskudztwo, grzyby jakieś tutaj oblazły. Na razie tu. Fuj. Szkoda, żadnej chusteczki nie wziąłem. O, ale jest papier toaletowy.
To wytrę się na razie tylko w owiec. Ale syrop się rozlał. Trzeba szybko. O, to tak. Proszę bardzo, już się nic nie klei. Woda. Okej, okay, woda. I na ten syrop też trochę piachu nasypię. Tererererem. Sraj taśma tak zwana. Trochę wilgotna. Owiec będzie do niczego. Co tu mamy? Fasola. Pasuje. No, owiec będzie na pewno do niczego. Co tam jeszcze mam? Wafle ryżowe. To chyba się rozsypał owiec. Jeszcze jedna woda. Wafle ryżowe. Ile owsa? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. To będzie do wyrzucenia. Okej. Okay.